Dzień dobry, to jest Twitik Wirtualnej Polsce, nazywam się Michał Wróblewski, a moim i państwa gościem jest gdzieś Jarosław Selin, wiceminister kultury, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, czy wszystko to, o, o czym słyszymy od Antoniego Macierowicza, co dotyczy okoliczności um, tego, co się wydarzyło w smoleńsku, to jest wszystko zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu? Czy Antoni Macierowicz mówi w imieniu polskiego rządu? Antoni Macierewicz mówi w imieniu podkomisji, która została powołana do wyjaśnienia tej sprawy, której prace wciąż trwają. Inne prace trwają też w prokuraturze w tej sprawie i jak wiemy, śledztwo prokuratorskie w tej sprawie zostało przedłużone do końca roku. A podkomisja jeszcze ostatecznego raportu nie wydała, natomiast opublikowała bardzo interesujący materiał wyjaśniający przyczyny techniczne katastrofy smoleńskiej. Wszyscy Polacy mieli możliwość. Zobaczyć ten materiał półtora godziny w telewizji w sobotę, ja go też obejrzałem. I wydaje mi się, że dzięki tej pracy jesteśmy coraz bliżej <coughs> prawdy w tej sprawie. Ale co było najbardziej interesujące z Pana punktu widzenia w, w tym filmie? Udowodnienie, takie techniczne udowodnienie, że samolot uległ destrukcji, zanim zetknął się z czymkolwiek na ziemi destrukcji jeszcze w powietrzu i że wszystkie. Że do dowody i jeśli chodzi o szczątki same samolotu, jak i niestety szczątki też ofiar tej katastrofy smoleńskiej wskazują na to, że na, terenie, na, na pokładzie tego samolotu doszło do wybuchów. Czy jest pan przekonany, że na pokładzie samolotu doszło do eksplozji, więc ja rozumiem, że to jest działanie osób trzecich, celowe? Ten materiał jest przekonywujący, wskazuje właśnie na taki przebieg tej tragedii, że nie ma innej możliwości wyjaśnienia tego, w jaki sposób te szczątki wyglądały i szczątki konstrukcji samolotu, i niestety szczątki ofiar, jak tylko wyjaśnienie przez to, że, że doszło do, do wybuchów. Dlaczego doszło do wybuchów, to jest pytanie, które jest przed nami, którym mam nadzieję, że podkomisja się zajmie. Dlaczego do nich doszło? Natomiast to, że destrukcja tego samolotu i te ofiary. Poniesione zostały z powodu wybuchów, to jest moim zdaniem technicznie udowodnione. No właśnie, to by musiało być działanie intencjonalne, celowe, więc no, ja powtórzę to pytanie, kto może za tym stać? No bo jeśli ktoś za tym stał, być może Rosjanie, no to chyba powinny za tym pójść jakieś, jakieś konsekwencje. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Czekam na dalsze wyjaśnienia tej podkomisji, czy to było intencjonalne, czy to nie było intencjonalne. Myślę, że szereg rzeczy jest do wyjaśnienia, na przykład kwestia. Zabezpieczenia, można powiedzieć, państwowego, remontu tych, tego samolotu w Samarze w, 1000, w 2009 roku, w roku poprzedzającym katastrofę smoleńską. Czy to było wystarczająco, czy ten moment? E, e, Obsługi tego samolotu był wystarczająco zabezpieczonym przez państwo polskie, przez odpowiednie służby. I myślę, że to, to dopiero przed nami. Niech podkomisja spokojnie pracuje i te sprawy spróbuje wyjaśnić. A czy tam, panie ministrze, mogło dojść do zamachu, pana zdaniem? Ja uważam, że żadnej hipotezy nie należy wykluczać. To był błąd państwa polskiego po 10 kwietnia, że od razu z góry wykluczano jakąkolwiek hipotezę. Normalne państwo zachowuje się tak, że bierze pod uwagę każdą hipotezę. Tymczasem z tego, jak zachowywało się państwo polskie po 10 kwietnia, państwo polskie kierowane przez Donalda Tuska i materiały, które też ostatnio poznajemy, świadczą o tym, że e, niestety e, Donald Tusk nie udźwignął przywództwa państwowego wówczas, e, popełnił kardynalne błędy i interesował się właściwie PR-em wokół tej sprawy i... E, E, udowadnianiem, znaczy e, jakimś dążeniem do tego, żeby wyjaśnienia polskie były zgodne z wyjaśnieniami rosyjskimi. Jego, e, tak wyglądało tak, jakby prawda materialna go nie interesowała, tylko interesowało go, interesowały go emocje wokół tej sprawy i ewentualne uniknięcie pewnych emocji związanych z pewnymi podejrzeniami, które moim zdaniem uprawnione zawsze być mogły. Więc, więc to był. Ja to zawsze nazywałem już od lat, zresztą, drugą katastrofą państwa polskiego. Pierwszą była śmierć tych, tej jednej trzeciej elity państwa polskiego na pokładzie tego samolotu z prezydentem państwa na czele, a drugą katastrofą państwa polskiego było to, jak państwo polskie do tej katastrofy podeszło, jakie błędy popełniło, jak oddało śledztwo Rosjanom, jak oddało wszystkie dowody materialne Rosjanom, jak popełniło błąd w sprawie formuły prawnej, na podstawie której należało tę katastrofę wyjaśniać, bo to był lot państwowy i to był lot wojskowy, a przyjęto niewłaściwą formułę prawną do tego wyjaśnienia, z czego skwapliwie Rosjanie skorzystali. Więc tutaj był, był popełniony, było popełniony szereg Donald błędów Tusk, i Panie ministrze, dzień przed rocznicą. i tego konsekwencje. Dzień przed rocznicą, Donald Tusk wystąpił w telewizji i oskarżał Prawo i Sprawiedliwość za granie smoleńskie, jak się wyraził były premier. No i sugerował, no tak nie wprost, ale jednak ta sugestia była jasna, że to Lech Kaczyński mógł kazać pilotom lądować. Więc Donald Tusk ma tutaj bardzo jednoznaczne zdanie. Chciałbym, panie ministrze, żeby pan się do tego odniósł jest klasyczna obrona przez atak, obrona przez atak, bo Donald Tusk doskonale wie, że w tej sprawie będzie musiał do końca swojego życia się bronić, bronić przed bardzo poważnymi podejrzeniami i związanymi z tym, co się działo przed 10 kwietnia, i z tym, co się wydarzyło po 10 kwietnia. On wtedy stał na czele państwa polskiego. I za te wszystkie wydarzenia i zaniechania państwa polskiego wówczas odpowiada. Więc próbuję po prostu klasycznie odwrócić uwagę jakimiś właśnie sugestiami, podejrzeniami nieudowodnionymi od, od własnej odpowiedzialności za tę sprawę. To jest klasyczna obrona przez atak. Człowieka, który się tej sprawy tak naprawdę boi, jest człowiekiem samochodowym. Ale słabym. czego się powinien bać Donald Tusk? Stanięcia przed sądem? O tym mówił kilkanaście minut temu w polskim radiu sam Antoni Macierewicz. Nie wykluczam tego, bo no, na, pewno, na pewno potrzeba wyjaśnień, dlaczego doszło do gry przeciwko prezydentowi własnego państwa, wszczętej przez Donalda Tuska w tej sprawie. Bo przecież przypomnijmy sobie, że miała być wspólna wizyta państwowa państwa polskiego na tak ważną rocznicę, jaką była 70. rocznica zbrodni katyńskiej. I w, w jednej delegacji wszyscy mieli polecieć, i nagle decyzja o rozdzieleniu tych wizyt, i decyzja o tym, że Donald Tusk będzie uczestniczył w w tych obchodach razem z prezydentem Rosji Putinem, a e, prezydenta pozostawia samego, żeby sobie sam e, tę e, wyprawę na tę rocznicę zorganizował. E, na pewno to trzeba wyjaśnić, dlaczego do tego doszło, jak, jak wyglądały uzgodnienia z Rosjanami w tej sprawie i na pewno trzeba będzie wyjaśnić te błędy, które popełniono po 10 kwietnia, o których już wspomniałem. To wszystko są błędy państwa a, Antoni Macierewicz, pana zdaniem, nie popełnił żadnych błędów, udźwignął swoją rolę, bo rozmawialiśmy o tym, że swojej roli wedle pana nie udźwignął Donald Tusk, czy Antoni Macierewicz zrobił wszystko, wszystko w porządku, wszystko zgodnie z tym, jak, jak powinno się dziać? Czy swoje prace doprowadził do końca i czy swoją rolę udźwignął? W tych warunkach, jakie mieliśmy, czyli kiedy byliśmy jeszcze w opozycji w latach 2010-2015, dzięki pracy Antoniego Macierewicza i komisji Sejmowej, która, która wtedy powstała, i. I również tych tego społecznego ruchu wielu polskich naukowców, którzy zaczęli się zbierać, i niezależnie od, od instytucji zarządzanych przez Donalda Tuska tę sprawę wyjaśniać, ten temat nie został e, zakopany, nie został po prostu. E, Wyciszony. I to jest zasługa Antoni. Ale panie ministrze, to w takim razie, bo ja pytam o to nie przypadkiem, bo dlaczego w takim razie pojawiają się głosy samych rodzin smoleńskich? Małgorzata Wasserman, pani Merta, matka Przemysława świętej pamięci Gosiewskiego mówi o tym, że potrzebna jest zmiana na stanowisku szefa podkomisji. Pani Jadwiga Gosiewska mówi, Antoni nas zawiódł. Ona to powiedziała w rozmowie z Polsatem. No to co jest nie tak? Ja te głosy rozumiem, bo to jest kwestia no, braku cierpliwości ludzi najbardziej zainteresowanych tą sprawą, czyli tych, którzy najbardziej boleśnie przeżyli tę katastrofę, czyli rodzin. I ja te głosy rozumiem. Mamy 11 lat po katastrofie, chcielibyśmy znać wyniki wszystkich badań i, i po prostu konkluzje. Ale też uważam, że nie należy, jeżeli są jeszcze jakieś sprawy do wyjaśnienia, do postawienia kropki nad I do bardzo szczegółowego jeszcze wyjaśnienia należy te wyjaśnienia. Ale czynić, Pan się bo... zgadza z tym, że no, Antoni Macierowicz zawiódł i zgadza się Pan z tym stawianiem sprawy przez Małgorzatę Wasserman, czy panią Mertę, że potrzebny jest audyt w podkomisji smoleńskiej. Podkomisji, która generuje dużo pieniędzy, wiele milionów złotych co rok. No i teraz pytanie, czy taki audyt no, należałoby przeprowadzić? Powtarzam, rozumiem głosy osób najbardziej pokrzywdzonych emocjonalnie, najbardziej zaangażowanych w tę sprawę, czyli rodzin, czyli wdów, czyli rodzin, czyli tych, którzy stracili tam, tam, tam najbliższych, bo chcieliby już tę sprawę mieć za sobą, chcieliby wiedzieć, mieć pełną wiedzę. Natomiast też rozumiem specjalistów, którzy w tej podkomisji pracują, którzy chcą nie pod presją czasu pracować, tylko chcą mieć pewność, że wszystkie wyjaśnienia ze wszystkimi detalami. Te, te, te hmm. na przykład wyjaśnienia techniczne, które w sobotę poznaliśmy, były no, pokazywały imponującą pracę, która została wykonana. Chcą tę, tę pracę dokończyć i w odpowiednim momencie, kiedy zamyka, będą Zamykając ten tak temat, z... już panie ministrze, Antoni Macierewicz, tak jak mówiłem, był kilkanaście minut temu w radiu. On mówi wprost, że tam, w tym samolocie ktoś musiał, musiał podłożyć ładunek, że to nie, żadni piloci, żadna brzoza tego wypadku, czy katastrofy nie spowodowała. No ale skoro ktoś podłożył ładunek, w domyśle Rosjanie, to czeka nas wojna z Rosją w takim razie? Jakiś konflikt polityczny? No bo chyba tej sprawy tak zostawić nie można. Panie redaktorze, naprawdę nie, 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 nie sugerujmy takich rzeczy. To jest absolutnie nieodpowiedzialne i przecież nas ludzie słuchają. No, Rosjanie bez wątpienia zestrzelili samolot nad Ukrainą z pasażerami cywilnymi. 300 osób zginęło, w tym 200 Holendrów. I Holendrzy żadnej wojny Rosji nie wypowiadają, tylko wyjaśniają spokojnie tę sprawę. Mieli lepszą sytuację, bo zachowali się poważniej niż państwo polskie po kwietniu 2010 roku. Mieli cały wrak u siebie, przetransportowali go do siebie, wyjaśnili tę sprawę i postawili w stan oskarżenia konkretnych Rosjan. I czekają cierpliwie na zmianę sytuacji politycznej, żeby tych ludzi dopaść, postawić przed sądem i osądzić. I tak samo powinno się w naszej sprawie, naszej tragedii zachować państwo polskie. I naprawdę nie sugerujmy takich rzeczy, które pan zawarł w pytaniu. Bo to jest nieodpowiedzialne wobec ludzi, którzy nas słuchają. Ja, myślę, że y, sam Antoni Macierewicz przez wiele ostatnich lat sugerował pewne rzeczy, których nie udowodnił. Na przykład to, że ale trzy osoby przeżyły i, pan trzy pan osoby i, przeżyły i y, Antoni Macierewicz ma wrażenie, no, sypał solą rany rodzin smoleńskich i, i, i sam podgrzewał emocje. E, ale o wojnie. Ja od żadnego odpowiedzialnego polityka nie słyszałem Rozumiem. takich sugestii. Rozumiem. Panie ministrze, Andrzej Duda po ostatnim spotkaniu z premierem ministrem Niedzielskim powiedział, że sytuacja, jeśli chodzi o pandemię, wygląda lepiej no niż się spodziewano. Po tych słowach pana prezydenta no, spadła, na, zalała pana prezydenta fala krytyki ze strony opozycji, zwłaszcza niektórych dziennikarzy. Czy prezydent w obliczu tych no, jednak tragicznych statystyk w związku z pandemią właśnie no, powinien mówić, że ta sytuacja nie jest taka zła, jak mogłoby się wydawać jeszcze niedawno? Panie redaktorze, myśmy się bali, że i mówiliśmy o tym otwarcie przecież przed szczytem trzeciej fali pandemii, że trwale przekroczymy, i niektórzy eksperci tak mówili, że trwale przekroczymy dzienny, dzienne statystyki zarażeń powyżej 30 tysięcy. Niektórzy nawet eksperci mówili, że dojdziemy do 50 tysięcy, co byłoby tragedią i dramatem, ponieważ oznaczałoby, że system służby zdrowia tej. Tej fali zachorowań i koniecznych hospitalizacji mógłby nie wytrzymać. W tym sensie jest sytuacja w pewnym sensie opanowana, że jednak nie przekraczamy tych 30 tysięcy, jest 20 parę tysięcy na ogół każdego dnia. To jest oczywiście dramatyczna cyfra, oznacza też wiele ofiar śmiertelnych, ale system służby zdrowia, jeśli chodzi o. Wolne łóżka i wolne respiratory. Cały czas mamy górkę. Nie mamy tutaj sytuacji tak dramatycznych, jakie miały miejsce w niektórych krajach Europy, na przykład w zeszłym roku, że trzeba było decydować, kogo na łóżko kładziemy, kogo do respiratora po, 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 e, e, instalujemy, a kogo nie. I, e, I najbardziej wąskie gardło, czyli medycy. Medycy do obsługi tych łóżek i tych respiratorów. Tutaj jest rzeczywiście najbardziej e, dramatyczna sytuacja, ale też jeszcze się udaje. Więc gdybyśmy trwale przekraczali. Te 30 tysięcy, mielibyśmy dramatyczną sytuację. W tym sensie myślę, że prezydent mówił o tym, że sytuacja jest na razie cały czas opanowana, bo, bo tej liczby nie przekraczamy. A panie ministrze, a jak pan oceni to, co się wydarzyło? To przy okazji właśnie zapytam. Na Jasnej Górze spotkali się setki, być może tysiące motocyklistów. Tak jakby pandemii w ogóle nie było. Czy to jest również odpowiedzialność ludzi za tę złą sytuację, jednak pandemiczną, która w Polsce jest? Zdecydowanie tak. Ja też spaceruję na przykład na, w okolicznościach przyrody nad, nad, nad piękną polską rzeką Wisłą dosyć intensywnie i widzę bardzo wielu rowerzystów, bardzo wielu spacerowiczów, du, dużymi grupami spacerujących bez maseczek. I uważam, że to jest nieodpowiedzialne. Znaczy jednak, zwłaszcza jak się mijamy, tak, to powinniśmy te maseczki założyć. Zauważam to zjawisko niepokojące, że jednak no, nie ma takiej dyscypliny społecznej, jaka być ale powinna. Ale może to jest jakaś, być... w tym przypadku akurat jakaś odpowiedzialność kościoła, może to sami kapłani no, powinni jednak zwrócić się z apelem, żeby takich eventów, tego typu zjazdów nie organizować. Ja przepraszam, ale ja tego obrazka nie widziałem i nie wiem o co chodzi. No, motocykliści raczej na wolnym powietrzu, a nie w kościele, tak? Ze swoimi maszynami, domyślam się. No tak. tak. Domyślam się, więc maszyna od maszyny jednak w pewnym oddaleniu stoi, e, ale nie chcę tego usprawiedliwiać. Jeżeli obrazek rzeczywiście wyglądał tak, że ludzie bez maseczek e, koło siebie stoją, no to tak być oczywiście nie powinno, i powinni również organizatorzy takich uroczystości zwracać uwagę ludziom na to, że tak być nie powinno. Tak jak w kościołach, gdzie widzę, że jednak przestrzegana jest. E, ta zasada, że 20 osób na metr kwadratowy, że te ławki czy krzesełka są od siebie oddzielone i wszyscy siedzą w maseczkach. Ja to widzę, bo uczestniczę również w liturgiach poprzez. Internet czy telewizję, i, i widzę taką sytuację. Więc tutaj mówię, obrazka nie widziałem, ale jeśli taki obrazek było, jakim pan mówi i wzbudził kontrowersję czy krytykę, to to była krytyka słuszna. Panie pośle, zacytuję panu, pana posła Andrzeja Sośnierza. Wygasanie trzeciej fali pandemii nie ma związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Rząd nie walczy z pandemią i nie należy mu przypisywać żadnych sukcesów. Wielu Polaków przechorowało koronawirusa i epidemia wygaśnie samoistnie. Tak mówi panie ministrze, pan poseł Sośnierz, no który mocno. Krytykuje działania rządu. Jak pan ocenia te słowa, Andrzeja Sośnierza? Jest mi przykro tego słuchać, tym bardziej, że pan poseł jest członkiem Zjednoczonej Prawicy, z ugrupowania koalicyjnego i wyspecjalizował się w tego typu głosach krytycznych. Ja wiem, i czasem też uczestniczę w codziennych spotkaniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Tam uczestniczą nasi eksperci, tam uczestniczą przedstawiciele wszystkich resortów. Codziennie dokonujemy analizy sytuacji, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, zwłaszcza wśród naszych sąsiadów, i codziennie są, na podstawie tych analiz są podejmowane decyzje. E, I te decyzje są komunikowane, potem jest próba ich egzekucji. No, mówię, z dyscypliną społeczną, przed chwilą o tym mówiliśmy, nie jest najlepiej, ale. Ale cały czas powtarzamy, jak należy się zachowywać, żeby tę pandemię zwalczyć. I przed nami no, kluczowy jednak moment. Szczepienia. Szczepienia przyspieszają, jest szansa, że te szczepienia populacyjne do, do maja się zakończą i że po maju będzie można e, szczepić już po prostu wszystkich chętnych. E, e, I jak dokończymy ten proces szczepień, to jest szansa, że latem będziemy mogli ogłosić koniec pandemii, pod koniec lata raczej. Koniec pandemii i to w skali całej Unii Europejskiej, bo tempo jest z pewnymi różnicami mniej więcej równe w całej Unii Europejskiej. Niesatysfakcjonujące oczywiście z wiadomych błędów, które Komisja Europejska popełniła, ale jednak dosyć równe. Więc, więc jest szansa, że, że, że to osiągniemy. To światełko w tunelu widać. I wolałbym, żeby się skoncentrować na, na realizowaniu tego planu niż uprawiać takie spraw. W tym tygodniu otwarcie rejestracji dla kolejnych roczników. A panie ministrze, zapytam też przy okazji, czy polscy sportowcy powinni być szczepieni przed igrzyskami? Wydaje mi się, że tak. I pani minister Anna Krupka, wiceminister w moim resorcie, bo to jest teraz resort kultury dziedzictwa narodowego i sportu? Podjęła rozmowy na ten temat z pełnomocnikiem rządu do spraw procesu narodowego programu szczepień, czyli panem ministrem Michałem Dworczykiem. I te, bodajże kilkaset osób, które mają pojechać na olimpiadę, myślę, że powinny być zaszczepione. I ta rozmowa właśnie na ten temat się odbyła, i że jest szansa, że tak się właśnie stanie. Panie ministrze, a może widział pan to nagranie? Które no, stało się takim wiralem w mediach społecznościowych, było szeroko komentowane, kiedy no, policja, jeden z policjantów w Głogowie używa siły wobec kobiety. Widać, jak szarpie ją za włosy. Czy pan widział to nagranie i jak się pan do tej sytuacji odnosi? Niestety nie widziałem i nie wiem o co chodzi. Co się wydarzyło? N nie znam tematu po prostu. To pokażemy tę pokażemy sytuację w takim razie, jeśli można. No Ich opozycja bardzo mocno krytykowała policję za to. Borys Budka napisał, że no policja bijąca pałkami kobiety staje się symbolem państwa PiS. Marcin Kierwiński z Platformy pisze, że no ciężko uwierzyć, że to obrazki z Polski, a nie z Białorusi. Co pan o tym sądzi? No przykry obrazek. Myślę, że policja tę sprawę wyjaśni. Widziałem tam rejestratory samej policji e, tego materiału, ale widzieliśmy to, co widzieliśmy. E, rzeczywiście, e, zwłaszcza kobieta nie powinno się tak traktować. Nie wiem, co było chwilę wcześniej, bo tam było jakieś silne napięcie. Ludzie się rzucali też chyba na policjantów. Nie wiem, co się wydarzyło wcześniej, e, ale nie usprawiedliwiam tego. A czyli po ludzku, jak pan obserwuje taką sytuację, no to myśli pan, że taki policjant powinien podjąć konsekwencje swojego zachowania? Myślę, że myślę, że przełożeni tego policjanta powinni tę sprawę wyjaśnić i dokładnie wyjaśnić co się stało, stało chwilę wcześniej. I, I powinna być jakaś dyscyplinująca rozmowa albo dalej idące kroki wobec policjanta, który w ten sposób kobietę potrafił. A jakby pan odpowiedział Borysowi Budce, którego zacytowałem przed chwilą, właśnie o tym, że, że policja nie, z bijąca z pałkami kobiety, kobiety temat, staje się symbolem bo, państwa z PiS? Z Borysem, Co by pan odpowiedział? Z Borysowi budką na ten temat nie będę dyskutował. Mhm. Ja mhm. oczekuję działań policji. Borys Budka jest. Ee, Powiedzmy, charyzmatycznym przywódcą polskiej opozycji, który szuka każdej okazji, każdej okazji w ramach realizacji programu totalnej opozycji, żeby krytykować państwo polskie i rząd, który mamy od sześciu lat, e, i w polemikę e, wywoływaną jego napięciami emocjonalnymi ja wchodzić nie będę. Panie Ministrze, trwa kontrola NIK w Polskiej Fundacji Narodowej. Jak czytamy, ujawniono fakty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Zarząd Fundacji Polska Fundacja Narodowa. O fakcie tym został poinformowany wicepremier Piotr Gliński. Informuje nas Najwyższa Izba Kontroli na czele której stoi Marian Banasz. Jak pan się do tego odniesie? Jest pan zaskoczony tymi informacjami? Przede wszystkim wydaje mi się, że trwa jakiś spór prawny między Najwyższą Izbą Kontroli a Polską Fundacją Narodową w sprawie tego, czy w ogóle taka kontrola była uprawniona, bo kontrole NIKU dotyczą instytucji państwowych, samorządowych, a PFN nie jest instytucją państwową ani samorządową, więc nie wiadomo, trwa spór, bo powtarzam, nie potrafię go rozstrzygnąć, ale trwa spór, czy w ogóle taka kontrola miała prawa mieć miejsce, czy mogła mieć miejsce i czy, czy było to zgodne z, z prawem. My w Ministerstwie Kultury mamy około chyba sześciu tysięcy fundacji, które nam sprawozdają ze swojej działalności, przysyłają nam doroczne sprawozdania, PFN jest jedną z sześciu tysięcy fundacji I, 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 te, i, i tym sprawozdaniem się przyglądamy, ale treści zarzutów, ników szczegółowych nie znam, mam nadzieję, że że PFN będzie tę, e, tę treść wyjaśniać, czy się do niej ustosunkować, ale najpierw rozstrzygnąć spór, mm -hmm. czy w ogóle takie, kon, taka kontrola była zgodna z prawem. Panie Ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, życzę dużo zdrowia. Ja również. Dobrego dnia, życzę. Dziękuję bardzo. To był wide wirtualnej Polsce. Widzę się z Państwem jutro o godzinie 8.30. Dobrego dnia.